Hej, witajcie w Zwierzogrodzie. Ja jestem Biała Łasica, a to będzie taki zestaw specjali, do tego określa, specjalne filmy, tylko na grudzień i może na inny świąteczny okres również. Łatwiej będzie mi nagrać po prostu z Simsów, tak? Będzie najłatwiej, najprościej i najszybciej. I będzie to wyglądało w ten sposób. Będę omawiała, co się wydarzyło w czasie tych tur. I przy okazji zagramy kolejne dwa dni, czyli jedną turę. To już będzie w sumie trzecia tura. Jesienna, że to tak określę. Choć to się mocno przesuwa, bo już mamy, zaraz wam powiem, już mamy bodajże chyba czwarty dzień jesieni, więc możecie sobie wyobrazić, że no tak naprawdę dwie ostatnie rodziny z poprzedniej tury grałam już w jesieni. Tak już bywa. Ale rodzin będzie coraz mniej spokojnie. Chociaż kto wie. No i witam was u ćwirów. Jak widzicie, nie ma najważniejszych ćwirów. Najważniejsi ćwirowie są tu. Dlaczego? To wam wszystko opowiem. Najpierw zaczniemy od tury pierwszej. Otóż, co się wydarzyło w czasie tury pierwszej? Tak naprawdę poza chodzeniem do pracy i do szkoły nic. Nasza Dina i nasz Michał po prostu się ze sobą spiknęli. Tak, zostali parą. Jeszcze nie narzeczeństwem, parą. Narzeczeństwem zostaną teraz. Więc będzie trzeba im w sobotę ogarnąć, tak, bo będziemy grać piątek i sobotę, więc będzie trzeba im ogarnąć ślub. Boże, randkę, na której się spiknął, który zostaną narzeczeństwem. Ojeju, ja to mam problemy czasami z określeniem swoich planów. Jakim cudem Lina jest tutaj? Spokojnie, wszystko tak naprawdę wydarzyło się w turze drugiej. Ponieważ nasza Majka Welbella, no niestety nie wylosowały jej się najlepsze kości. No i musiała odejść z tego simowego świata. Byłam trochę niepocieszona, zważywszy, że ona była na bardzo niskim poziomie i ciężko to wytłumaczyć wtedy. Ale prawda jest taka, że Mortimer został sam. Sam, nie było nikogo. Nie było Michała, nie było dzieciaków, nie było Belli. On został sam. A że dopiero co zmusiłam go o tutaj do jakichś tutaj eksperymentów, żeby on sobie coś tutaj robił. I potem kazałam mu tuż przed tym, jak pójdzie do pracy, zrobić żarcie. Więc możecie sobie wyobrazić, co tu się wydarzyło. Otóż Mortimer stanął w płomieniach. On i kuchenka. A głównie to on stanął w płomieniach. I stwierdziłam, że pomimo tego, że się ugasił, bo ja mu się kazałam ugasić, a potem stwierdziłam, to za durny pomysł, nie gaś się. Ale niestety zdążył się ugasić. Więc stwierdziłam, że po prostu to będzie piękny motyw. Piękny motyw. Otóż on sobie eksperymentował, o, fajnie, i poszedł sobie robić jedzenie, zapominając, że ma pewne substancje łatwopalne po kieszeniach pochowane. I no powiedzmy, że rozgrzany tłuszcz kapnął mu na którąś kieszeń, co doprowadziło właśnie do reakcji chemicznej, przez co po prostu stanął w płomieniach. A że przesiąknięty był zapachem tych chemikaliów, po prostu cały taki
Jego ciuchy były ówcześnie bardzo łatwopalne, no to po prostu spłonął. Majka, można powiedzieć, że sprawiłam, że to chyba zmarła ze smutku, coś takiego można zrobić. Albo z wycieńczenia? Nie, z wycieńczenia. No i można powiedzieć, że ja to tak wytłumaczyłam. Tu wam właśnie tłumaczę, że no, po prostu już była wykończona płaczem, smutkiem za swoim mężem i też odeszła. Czasami w parach się tak dzieje, że po prostu jedno odchodzi i za niedługo drugie. Więc stało się to w ciągu właśnie tej drugiej tury. I no, Michał jest bratem, ale nie ma jeszcze własnych dzieci. O tyle jeszcze Kasandra da sobie radę, co to jest mały Aleksander, tak? Z którym jednak mimo wszystko, widzicie, Michał nie ma najlepszych kontaktów. Ciężko mu byłoby być jego ojcem, a co dopiero matką. Więc poprosił Dinę. Dinę, no żeby z nimi zamieszkała. Że no, powiedział, no pomysł był taki, że to ja się wprowadzam do ciebie, no ale no sytuacja jest jaka jest, ja sobie nie ogarnę z dwójką tych dzieci. Więc no, musisz mi pomóc. No i Dina zdecydowała się, że owszem, zamieszka, zważywszy, że to jest bardzo fajna willa i w ogóle. Więc tak, jak najbardziej zamieszka, będzie na okres czasu, dopóki Kasandra nie podrośnie, tak, nie stanie się pełnoprawną młodą dorosłą, żeby mogła odziedziczyć ten majątek, to ona zostanie panią domu. Nie, spokojnie, możecie sobie teraz myśleć, że o, Dina teraz przejmie to wszystko na własność i wygoni dzieciaki ćwirów. Nie, spokojnie. Dina, no nie robię z niej aż takiej zimnej suki. Jest niechlujna, leniwa, ale nie jest zła i okrutna, nie? No i jest towarzyska dodatkowo, więc wydaje mi się, że nawet bardzo by jej pasowało mieszkanie w tej willi i pomaganie Kasandrze. Więc tak, w tym domu będą mieszkały w takim razie za niedługo dwie rodziny, ćwirowie i kawalerowie. A jaki jest plan na Kasandrę? Uważam, że ona pewnie pójdzie w stronę tego, co robi matka, czyli ona, chociaż ona jest tutaj myślicielką i ona bardzo chce pisać, więc wydaje mi się, że ona tutaj będzie raczej pisała historię o wywiadzie. Jakby taki będzie jej plan, że ona będzie właśnie pisarką. Na razie, dziewczyno, gdzie jest twój pokój? Tu jest twój pokój. Więc idź spać, bo jest piątek rano. A nie, czekajcie, bo musicie poodrabiać lekcje, zanim pójdziecie spać. I ty też odrób lekcje i idź spać. I teraz jak u ciebie to wygląda tutaj? Aha. Teoretycznie z tego, co widzę... Znaczy spokojnie, bo ja tutaj muszę akurat włączyć na chwilę, żeby się dowiedzieć, ile on ma dni. Ojej, dni do następnej grupy wiekowej 1. A więc najprawdopodobniej... Najprawdopodobniej, kiedy będę grała u haków, to wskoczymy tutaj na chwilę do Aleksandra i go postarzymy. A póki co on jeszcze sobie będzie... Jezu, gdzie to jest?
On sobie tutaj będzie jeszcze dzieckiem przez okres naszego grania. Moja droga, ty z pracą, jak tam? Aha, wypełnianie raportów masz nieogarnięte. Czy ty zamierzasz? No, ja już się bałam. Dobra, ty biegnij tu. I teraz sieć, wypełniaj raporty. I ty pewnie też musisz powypełniać raporty. Tak. A więc idź już od razu tutaj. Znaczy, ja wiem, że bardzo byś chciał w tym momencie to robić, ale weź, proszę. O, i czy jesteś w stanie przy okazji sobie z nim pogadać? Tak, bo jak widzicie, oni tutaj zaadoptowali ich z pełnią obowiązków. Więc no Dina na pewno będzie się uczyła, jak ogarniać dzieci, żeby móc im jakiś tam dobrze podpowiadać. Nawet nie wiem, czy już coś nie zaczęła ogarniać. Tak, już ma umiejętności wychowawcze na drugim poziomie. Bo właśnie stwierdziła, że no musi się jakoś przygotować do tego, co ją tutaj czeka. Więc no, oni sobie tutaj będą robili rzeczy. O, weź sobie tutaj później śpi i ty też sobie śpi. Albo widzę, że nie możesz jednak rozmawiać z nim, jak wypełniasz te raporty. Trudno. No więc oni się tutaj przygotowują do zajęć, a potem każdy z nich pójdzie spać. No dobrze, ty wstałaś. Więc bądź tak miła i może ogarnij jakieś żarełko dla wszystkich. Pokaż. O, otwórz i pokaż, co ty tu masz. Zostało trzy. Tu zostało trzy i tu zostało trzy. To idealnie dla każdego z was. Ty też już w sumie możesz wstać i sobie wziąć porcję. I ty też wstań, weź porcję. I ty też wstań, weź porcję. Oj, tak, ja wiem. On ma strasznie papierkowy znój. Słuchaj, Bluesa, czy w tym pokoju... Nie, w tym pokoju nie ma niestety radia. Więc ogarniemy im tutaj zaraz radyjką. A, bo wydaje mi się, że to będzie nawet takie... Spoko? O, po prostu idealne w stylu... w stylu ćwirów. Coś a la gramofon. Słuchaj, Bluesa. No, wstajemy wszyscy, wstajemy i bierzemy żarełko. Jemy. No, ty Jenna nie masz przygotowanej, bo... Ale dlaczego? Co? A, dobra. Ale weź sobie klapnij. Co? Klapniesz? Dziękuję. I ty weź sobie też... A, ty już zjadłeś. Dobra. To biegaj skorzystać, zanim pójdziesz do szkoły. Miałeś jakąś książkę zaczętą? Nie. Więc weź sobie czytaj coś, co? Ty natomiast co robisz, moja droga? Co zamierzasz zrobić? A właśnie, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której wam nie powiedziałam. Otóż, jak widzicie, Kassandra ma tutaj flirtuj z Jaśkiem. A dlaczego? Nie wiem. Aczkolwiek jest to bardzo na rękę, ponieważ ona i Jasiek to jest mój wybór. Tylko, że Jasiek w tym momencie jest z dosyć nieszczęśliwym związku z Angelą. Więc no, musisz poczekać, Sandro, na swoje tutaj.
na swoją kolej. A ty też byś mogła ogarnąć swoje potrzeby. Są tylko dwie? Tak, są tylko dwie. Dobra, jakoś to przeżyjemy. Co ty zamierzasz robić? Przyglądać sieć. Chcesz kupić rakietę kosmiczną? Kobieto, po co ci to? Okej, ty chcesz dzień? Odzyskaj zapał, mój drogi. Odzyskaj zapał. Proszę. Dobrze. A, ty masz ten projekt do robienia. I ty, młody, też byś mógł tutaj sobie popracować rzetelnie, co? Ej, ej, ej. A, tak. Idź do toalety. Nie, idzie do szkoły. Trudno. Nie zdążą. Niestety. Trudno. Gdzie ty idziesz? Z jaką Jadwigą? Po co? Ach, z Jadwigą wojewodą. Dobrze. No i taki zrobiłam przydomowy cmentarzyk. I on tutaj będzie. A na razie nie mam jeszcze planów na zrobienie cmentarzyka dla osób. Już ogarnąłeś? Dobrze. Czy jesteś przygotowany? Ty poza tym, to masz jeszcze chwilę, weź pograj. A ty, gdzie jesteś? Ojej! Jeju, kochany, idź do szkoły. Czemu ty do szkoły nie poszedłeś? Biegaj, biegaj. A ty nie tańcz, tylko weź tutaj ćwicz przemowę, co? Poszła do pracy. Trudno. Ale to ogarniasz. Tak. Dobra, idź do roboty. Ach, tak, jest pokojóweczka. Łana, kiedyś coś pomyślę o tej pokojówce. Okej, dzieci wróciły. Dlaczego ona ma dzień wolny? Dlaczego, słoneczko, masz dzień wolny? Dlaczego masz dopiero za 3 dni? Ach, bo dzisiaj jest chyba jakiś dzień wolny, tak? Nie. Bardzo mnie to ciekawi. Weź jeszcze raz z tą pracą. Coś mi tutaj nie podoba. Czy ta czyścicielka stołów to nie powinna w ogóle być? Dobra, czerwone to jest chyba wolne, tak? Aha, nie wiem, co tutaj się stało. Znowu będziesz pracowała. Nie, coś się zepsuło. I teoretycznie dzisiaj powinna być w tej robocie i nie była. Dobrze, moi drodzy, wy się może trochę pozajmujcie, co? Sobą. Nie wiem. Poopowiadajcie sobie jakieś śmieszne historyjki. Pozaciśniajcie trochę w tym wszystkim.
Po co ty chcesz, żeby Sławomir był twoim znajomkiem? Dobra, i weźcie to sprzątnijcie, co? Przynajmniej ty to sprzątnij. Ty się tańczysz, to weź ty też sobie potańcz. Będzie to słodkie. Siostra z bratem. No już, chodź. Kassandra, pokaż, że nie jesteś taką sztywniarą. Jak u cię wszyscy mają. Pięknie. No, musi mieć trzeci poziom. Dobrze byłoby, żeby to były... Majsterkowanie, nie. Nie skrzypce, pisanie. Pisanie, pisanie, moja droga. A teraz tak, ty idziesz. Nie. I zrobisz obiad. Podaj kolację. Pierogi z warzywami, co? Natomiast ty sobie dołączysz do nich. Też sobie potańcz z Aleksandrem. Świetne po prostu. No proszę, wreszcie się przyjaźnią. Miło wiedzieć. No w końcu to twój wujek. Matko. Kassandra, jakie dzikie ruchy. Tak, to będą dosyć, no jakby nie patrzeć, krótkie odcinki. Dzwoń po straż pożarną. Nie, dzwoń. Proszę bardzo, spryskiwacze zadziałały. Trudno. Ale zjeść można. Nie możesz ich zawołać, dobrze, to każdy z was przyjdzie i zje. Niestety. No chodźcie, chodźcie. Już nie ma pożaru. Chyba czas najwyższy pomyśleć o czymś innym. Zamień. Aha, a tego zamienić nie mogę, tak? Jeju. Kto pamięta, co to był za arystokrata, nie? Tak. Chyba biały. O. I żeby tym razem nie było problemów, to weź alarm. O, teraz... Już po całej tej sytuacji, kiedy, no, jakby nie patrzeć... gdzie ten zraz szedł w ogóle? Nie wiem. Ale już po tej sytuacji, kiedy, no, Michał stracił siostrę. Szwagra. I o mało nie stracił, kurczę, tutaj przyszłej narzeczonej. No to postanowił sobie wreszcie ogarnąć jakiś czujnik dymu. Dobrze, porozmawiaj z dziećmi, proszę. Tutaj się pointegrować.
Droga Dino. Dobra, mój drogi, ty nie idziesz jeszcze spać, bo ty masz tutaj projekt do robienia, więc pracuj rzetelnie, proszę mi go ogarnąć. I potrzebuję, żebyś ogarnął sobie tutaj coś. Zaraz zobaczymy, jak tam te postępy. Jesz? No weź jedz. Nie lubię Bluesa. Może tak być. No przecież nie każdemu, nie w każdej parze muszą się spotkać ludzie, którzy lubią to samo. Wiecie, że nie mówiłam. Co zrobiła Cassandra? Dlaczego? No świetnie, Michał właśnie ma kolejny poziom, więc dobrze byłoby, jakby sobie ogarnął jeszcze jeden, jeśli jest w stanie. To weź tutaj toaleta i potem dalej sobie pograj. A ty sobie spędzasz czas z dziećmi. Dobrze. Ty w tym czasie też mogłabyś robić swój projekt, wiesz? Sobie dalej pogadaj z nimi. Brawo! Skończyłeś. To jak skończysz rozbawiać, idź zobacz, jak tam te twoje rzeczy do harcerstwa, bo może coś ruszymy to harcerstwo. Towarzyskość. Dobrze. To teraz zdobądź sprawność z towarzyskości. By zyskać stopień harcerza, dobrze. To teraz zdobądź sprawność ze skłonności naukowych. Dobrze, i potrzebujemy jeszcze jednej. Zobacz postęp. I co my tutaj mamy? Czego jeszcze nie ruszyliśmy? Rzemiosło i sztuka. Aby zdobyć tę sprawność, sprzątaj lub dokonuj napraw. Dzielenie się. To może być dzielenie się. Podręcznik harcerstwa. Przeczytaj, a potem sobie poanalizuj. To ogarniesz, co będziesz chciał robić, co? Dina poszła spać. Już po prostu nie wytrzymała. A my to zrzucimy tam. Spać gdzieś chcę, no ale weź jeszcze ogarnij jeden poziom, co? O, proszę, i opracowała swój projekt bardzo ładnie. Więc teraz ogarnij się sama. Jak się tylko ogarniesz, weź, baw się w kąpieli. Nie baw się w kąpieli. Po prostu weź, pomyśl pod prysznicem, a potem idź spać. Ty czytasz sobie, dobrze? Ty mogłabyś jednak wstać i pójść do toalety, na dół. A potem pobyć chwilę ze swoim przyszłym mężem. Dina! Nie spodziewałam się tego. Po tobie. Dołącz na chwilę. Jebosa! Aha!
No świetnie, ona ma już logikę. Przydaje się. Ale dobrze, kończcie już. I przyjdźcie tutaj. Proszę. Proszę mi przyjść tutaj. Macie być obydwoje w świetnym nastroju. I weź teraz bara para. No zaciągaj tylko swojego do łóżka. Matko kochana, zrobili to pierwszy raz. Ja z nimi jeszcze tego nie robiłam. To jest straszne. Pytanie, czy zdąży. Nie, no idź. No idź. W ogóle po co on to tutaj od... Po co ty to tam odłożyłaś? Dobrze, idź spać. Już trudno. No dobrze, moi mili. Kassandra to się w sumie wyspała. Ona by mogła zacząć pisać już coś, ale po prostu ćwiczyć sobie umiejętności literackie. Jeszcze nic nie pisać. Ty natomiast idź się umyj. Proszę. A potem sobie poćwiczysz tutaj gadulstwo swoje. A ty dalej masz ten problem z tym pożarem. Świetnie. Zamówić pizzę, bo jest leniwa. Dobrze. Dobrze. Tylko gdzie się zamawiało te rzeczy? W rozrywce nie, tu nie. O jest, zamów dowóz. Pizza. Pizza pepperoni. To weź zamów najpierw pizzę, a potem ćwicz przemowy. O, przybyła pizza, więc już przestań. I weź pizzę, co? No chodź, chodź, moja droga, chodź. No tuptaj, tuptaj po pizzę. I dobra, Kassandra, ty przestań i chodź tutaj. To będzie wasz kobiecy czas. Weź sobie kawałeczek i ty też sobie weź kawałeczek, co? Halo? Najpierw pizza. I teraz pogadaj sobie tutaj przyjaźnie, ożywiona rozmowa. Brinka Flanobo. If it's a May. Lavar. Flama, Flama. Dina. Najadłaś się? To weź jeszcze z Kassandrą pogadaj, co? No to takie... O, plotki o romansa w pracy. Zons? Inda. Flanobo. It's a war. Zikla Yama. Aha. Oh, down, down. O, matko kochana, i weź teraz. O, gdzie są? Tu są? Weź. Wyślij flirciarskiego SMS-a do Jaśka. Zrób to po prostu, dziewczyno, tak? A ty wstań. Jak chcesz iść spać, to po prostu idź spać. Ty jak wstaniesz, to też ogarniesz sam siebie. Ty
Ty też już mógłbyś wstać i pójść sobie po prostu coś zjeść. Oni wszyscy są, widzę. Tacy pożarowi. I ty, i to sobie będziesz dalej ogarniała te swoje fajne rzeczy. Weź sobie... Pisz. Proszę, ćwicz sobie rzeczy. A ty zaraz będziesz sprzątał. Bardzo mi zależy na tym, żebyś sprzątał, mój drogi. O, ktoś do niej dzwoni. Kto to do niej dzwoni? Aha. Don do niej dzwoni. Oki. I teraz, mój drogi, weź... Weź, zobacz swoje postępy, co? Będzie z nią gadał, jak ona tak ćwiczy. Będzie z nią gadał, świetnie. Bardzo mnie to cieszy. A ty idziesz sobie ogarnąć harcerskie rzeczy. Ty o 14 idziesz. Mamy jeszcze czas. I co my tutaj mamy? Odpowiedzialność obywatelska. Czyli jeszcze trochę sprzątanka. Tańczenie. I sprzątanie. Czy jest coś, co... On mógłby... O, tutaj mógłby chyba sprzątnąć podłogę. I... Potańczyć sobie. Chcesz coś... Dina staje się twoją przyjaciółką. Dobrze. Widzę, że on akceptuje ją jako swoją... opiekunkę. Weź, dziewczyno. Idź tutaj. Ogarnij swoją potrzebę i dalej. Bo bardzo chcę, żebyś miała ten drugi poziom. Ty śpisz. Śpij. Dobra, a ty lecisz. Tu się wykąp, a potem znowu sobie ogarnij, bo może to wysprzątanie podłogi to było dokładnie to, czego myśmy potrzebowali. Może. Ona jest chora, gorączkuje. Zdarza się. Dobrze, ma drugi poziom. Czy to jest... A nie... Mój błąd musi mieć poziom trzeci. Rozumiem. Dobra, co ona sobie tam będzie dalej to ogarniała? Jego musimy ogarnąć w tej sprawności. Czy tyle wystarczyło? Nie, bo to dwa miały być jeszcze. Co by jeszcze mógł posprzątać, żeby to się ogarnęło? No dobrze, was wyślę. Wy sobie idziecie z młodym na wolontariat. O, z młodym. Idziecie na wolontariat i... Weź udział w wolontariacie w jadłodajni dla ubogich. To jest takie typowe dla... bogatych ludzi. No, i oni pójdą, a ty potem przyjdź tu. Poczekaj, aż twoja ukochana wyjdzie z toalety. I potem ją zaprosisz na... na randkę. A ty też gorączkujesz, trudno. No i gdzieś do jakiejś kawiarni, restauracji, czegoś takiego. Wiem, że tutaj jest coś. Bar Słony Kieł. Zawsze to coś. Chyba tu pójdziemy, no. Bo ładnie tam jest.
Dobra, i stoję już na miejscu, więc teraz usiądźcie sobie tutaj razem. Bo to będzie takie piękne miejsce. Halo. No, siedzicie razem, dobrze. Więc tak, weźcie teraz... poflirtuj ze swoją sympatią. Żartuj ze swoją. Udawaj szefa. Wiesz, że to ją kręci. Ty weź tam ci trzy łacha z lemingów potem. Narble Bolet Valbim. To się zaliczy. Zaliczyło się pięknie. Weź coś tam jeszcze, hermetyczny dowcip jej rzuć. Ja wiem, że jest ci gorąco. Dajże spokój. No i co tam wyjdzie dalej? Halo? No. No dobra, to teraz ożywione rozmowy. Raz. I dwa. Gdzie? Oni są w domu. Szkoda. Dobra, udało się. Teraz ty weź go pocałuj. Pocałuj. Nie no, pocałować go miałaś. Pocałuj go. O, tak może też być. Buzi, buzi. I autocezura w postaci pięknej tej. Wymasuj. No dobrze, to ty weź ją wymasuj, co? Gdzie jest masowanie? Widzicie? Nie ma masowania, jako tutaj siedzą. Ale nie ma jej możliwości... Dobra, trudno. To co, ujta się? Dobra, i teraz wstańcie, proszę, obydwoje. I teraz... jakieś ładne miejsce znajdźmy. To nie jest ładne miejsce. Tu jest piękne miejsce, idźcie tutaj razem. Proszę mi tutaj przyjść razem. Dokładnie tutaj, podejdźcie razem. Ślub w deszczu. Szkoda, trudno. No nie da się. Idziecie? Dobra, on przyszedł. A ona? No, przybyła. Dobrze. I teraz ty, romantyczne... oświadcz się. No dawaj, dawaj. Piękne miejsce im wybrałam. No i spełniłam to,
co miałam w tym odcinku, czyli zaręczają się. Cichy ślub nie chce. O nie, co? Nina ma w torbie pierścionek. Wydaje mi się, że chce mi się oświadczyć. Nie, nie rób tego, bo ja wymyśliłam coś innego dla ciebie. Dobrze, pocałuj się w deszczu, bo to takie romantyczne. Zaproponuj masaż. Nie wiem, że to on miał cię pomasować, ale... Już trudno. Pięknie. Randka marzeń. Dziękujemy. Zakończamy. I lecimy. Do domu. Ty też masz tutaj przyjść. Ej. Obydwoje mieliście tutaj przyjść, no. Ty sobie masz potrenować, więc ty sobie idź, weź, błagam, uprawiaj jogging. A ty, jak tam ta pizza? Jeszcze się nadaje? 3 godziny, dobra, to weź zjedz. Ty syp. Ty, moja droga, musisz tutaj poogarniać trochę rzeczy. Więc bądź tak miła i idź. Jednak mimo wszystko ćwicz te umiejętności. A, i Aleksander właśnie wrócił ze zbiórki. I co ty masz zrobić? A, miałbyś posprzątać. To weź sobie tutaj skorzystaj, a potem weź kawałek. Może się wreszcie zaprzyjaźnisz z Diną. Siądź sobie, surfuj po kanałach, co? A ty siądź sobie, o. Oglądaj aktualny kanał. I rozmawiaj sobie z Diną, co? Dlaczego z marszu ma anulowane rozmawianie z Diną? To ty, Dina, w takim razie rozmawiaj z młodym, co? O, świetnie. Porozmawiaj o ciepłej pogodzie, jakieś tam inne, nie wiem. Pytaj, jak minął dzień. O, zapytaj, jak było w szkole. Dowiedz się... Nie wiem, porozmawiaj o zainteresowaniach, też będzie dobre. Weź ty sobie tutaj usiądź. Czy trochę ci zaliczyło? Trochę ci zaliczyło, dobrze. To też sobie siądź zjedz pizzę, bo jeszcze jest godzina. Dobra, i ty weź sprzątnij, co? O, przytulili się. Nie ty! Nie! Dziękuję, że mi zepsułeś. Tak bardzo mi zepsułeś. To teraz za karę zjesz jeszcze jeden kawałek pizzy. Aha, Dina była pierwsza. Zdarza się. Dobrze, to ty wyrzucisz to, mój drogi. Ha, od razu do tamtego. Dobrze. A potem sprzątniesz to. A ty, Dina, żeby ci durne pomysły do głowy nie wpadły. To weź
porozmawiać ze swoją siostrą, co? Pochwal jej się, że zostaniesz żoną. O, reaguj na pierwszy śnieg? Jesień jest. Początek jesieni. Chociaż, co ja tam chcę? Zapomniałam przecież. Zapomniałam przecież u nas też gdzieś do początku listopada. Padało. Dobra, ty idź spać. Ty sobie rozmawiasz z siostrą, tak? Świetnie. Ty sobie możesz coś... A, ja wiem. Ty sobie możesz tutaj pograć. A ja muszę ogarnąć jeszcze ciebie, mój drogi. Niepotrzebnie to klikam, bo mogę zrobić tak. I jak będzie tutaj, to znaczy, że jest ok. Tu nic, tu nic. Dobrze. Ty się... Właśnie, naleź sobie wody. I porozmawiajcie sobie razem. Jeszcze. Entuzjazmuj się proszę słodyczami. A potem ty to sprzątnij. A kto tam dzwoni? Aha, jakaś laska. Co to za laska? Hanna Żubr. Okej, pogadaj sobie, nie wiem, jeszcze z Diną. Chwilę. I proszę, zdobyto sprawność. Świetnie. Brawo, zdobądź sprawność, odpowiedzialność. I bardzo ładnie tutaj ogarniemy. A ty w sumie, koleżanko, to sobie już możesz wstać i jeszcze poćwiczyć umiejętności, zanim odejdę z tej rodziny. I ty też możesz sobie coś poćwiczyć. Bo jeszcze jakieś... Tak, do 23 gram. I proszę, i on jest ogarnięty. On też już ma trzeci poziom. Świetnie. Więc ty już sobie możesz iść spać. A ty masz jeszcze na was mam jeszcze 3 godzinki. O, proszę. Kasandrze się udało. Może teraz krótkie opowiadania. To może szukać odniesień w książkach z literatury faktu oraz rozmawiać z innymi o ulubionych książkach. Dobrze. I ty też chyba osiągnęłaś, tak? Tylko minęło mi to gdzieś. Ej, halo. Nie dostałam informacji o twojej umiejętności. Ale skoro tutaj jest zaliczone, to znaczy, że tak, nie cofnęło mi nic. Ani nic takiego. Także, no cóż, no to już jest koniec w tej rodzinie. No, więc udało mi się tak mniej więcej ogarnąć to wszystko, co planowałam na tą turę, czyli zaręczyny i wyższy level w tutaj w harcerstwie młodego. No jeszcze musimy ogarniać małego geniusza, ale to... No... tak mi przykro. Czy on się nie przekręci sam i będzie chyba smutny? Tak mi się wydaje. Ale no trudno. Zdarza się. Nie można mieć wszystkiego, czyż nie? No właśnie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!